Do 5 lat więzienia grozi pijanemu kierowcy busa, który najpierw jeździł chodnikami wzdłuż kamienic przy Leszczyńskim Rynku, a później urządził sobie rajd dookoła ratusza. Na koniec uciekał przed policyjnym radiowozem. W formie spaceru i odwiedzania problematycznych miejsc w Śródmieście odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej z udziałem wszystkich radnych. Przewodnictwo nad komisją objął powołany przez prezydenta Komitet Rewitalizacji na czele z Karoliną Sternal. Nie będzie wielkich zmian na przejeździe kolejowym na ulicy Święciechowskiej w Lesznie. Pomysł zbudowania tam wiaduktu lub tunelu nie ma szans na realizację. Jeszcze do 15 września w godzinach otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej można zwiedzać wystawę pod tytułem Tajna Siódemka – Harcerska Konspiracja w Lesznie. MZBK ogłasza przetarg na wynajem 2 lokali użytkowych położonych przy ulicy Osieckiej. Tegoroczny 10. średniowieczny jarmark cysterski w Przemęcie to skromna impreza ograniczona koronawirusem. 11 września ulicami Przemętu przemaszeruje korowód, zaplanowano też mszę i pokaz laserowy. Start godzina 20.